od lat zaczęto w sposób fałszywy wyrabiać, tworzyć narrację w Europie, że pieniądze, które otrzymujemy, są za wypełnianie wartości europejskich. Niestety wartości te są wymienione tylko w artykule 2 traktatu lizbońskiego, natomiast ani w traktacie, ani w żadnym prawnie wiążącym nas dokumencie praworządność nie jest zdefiniowana. Nie lewicowa większość polityczna, która dominuje w tej chwili w wielu państwach europejskich, domaga się, aby państwa członkowskie były urządzone według ich pewnych wyobrażeń, jak ma wyglądać państwo. Przez ponad 2 lata rządu premier Szydło odrzucaliśmy te zakusy, że jakaś instytucja europejska ma prawo dyktować nam rozwiązania.